Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 3. W tym odcinku kupimy sobie bardzo, bardzo ekskluzywny samochód. Pewnie już z miniaturki i tytułu wiecie, co to będzie. A tutaj jeżdżę wspaniałym Pontiaciem Firebirdem Trans AM GTA. Tak, świetnie wygląda z zewnątrz. Wygrałem go w Wilspinach ostatnio. Wczoraj go sobie zrobiłem na wyścigi, bo spostrzegłem się, że w ogóle nie mam żadnego samochodu na asfalt do klasy A. Cholera, pierdzielona Mazda Speed 3, no. No dobra, zdradzę wam. Będzie to Lycan Hypersport. Hypersport. Który już od dawna mnie interesuje. Nigdy w żadnej grze jeszcze nim nie jeździłem i jestem ciekawy, jak on się będzie sprawował. Jest na samym końcu. Tak naprawdę nie musiałbym przewijać tej całej listy. Mogłem sobie wybrać filtr w klasie S2. On jest w klasie A? A nie. Kurde, nie tu spojrzałem, to jest mój Pontiac. Kurczę, się zdziwiłem. Dobra, wybierzemy sobie kolor producenta jakiś. Samochód wygląda ciekawie. Ani razu jak jeździłem na Multiku go nie widziałem. W ogóle nie widzę takich samych egzotycznych, super, hiper, ultra samochodów. Wiecie, ja myślę, że te samochody są dość... Znaczy, nie mamy tutaj dużo opcji dostosowania w tych autach. Myślę, że one nie są jakby przez graczy lubiane ze względu na to, że no nie mogą z nimi nic zrobić ciekawego, no nie? Często widzę, że albo gracze robią sobie samochody takie, które mają super, ultra duże przyspieszenie i na każdej ścianie się rozwalają. Albo robią właśnie takie samochody nie zróżnicowane, tylko zrównoważone. Co my tu mamy? No to. Aha, tu się zamyka. Aha, bo tu jeszcze... Tu mamy taki spoiler. Samochód taki trochę z Transformersów, no nie? Taki sobie jest. W sumie nie zdziwiłbym się, jakby był w najnowszych Transformersach. Holy shit. Ale drzwi. No i tu jeszcze możemy coś otworzyć. Tak. Tu mamy bagażnik. Na zakupki. Jakby ktoś chciał jechać takim samochodem po bułki, to oczywiście. Mamy też miejsce na to. O Jezus, jaki kosmos. Wszystko takie strasznie kanciate, no nie? Biegi widzę, że długo się zmieniają. Taki sobie Lycan. Widzieliśmy go w filmie najnowszym Fast and Furious. Szybcy i wściekli. Całkiem, jak teraz tak sobie jadę, całkiem nieźle skręca. Wydaje się, że ma napęd na tył. Tak na czuja teraz jadę, nawet nie patrzyłem jego statystyk danych ani nic. I tak staram się go wyczuć po prostu w tej grze, jak go zrobili twórcy, no nie? Tak jeżdżąc sobie tymi samochodami różnymi tutaj w tej grze, to muszę stwierdzić, że raczej ma napęd na tył, bo jest taki, no, skrętny dosyć, ale też jak mocno skręcimy i dodamy gazu, no to driftuje ziomek, nie? Bardzo fajnie pokonał zakręt, puściłem całkowicie gaz, fajnie się zachowuje na tych zakrętach dosyć. Pojedziemy sobie oczywiście jakiś wyścig, myślę, że nielegalny, jak chcę jak najwięcej tych samochodów pozdobywać sobie w tych wyścigach. A no i przetestujemy tego Lycana właśnie, bez żadnego tam tuningu, mamy w klasę którą? O, moglibyśmy go jeszcze coś tam przerobić, w sumie co? Oj, będzie ciężko go opanować, mamy lepsze oponki, szersze oponki, bardzo fajne te światła z tyłu są, nie? Zobaczcie, ładnie się to świeci, podoba mi się. Tak, my nie mamy w tym samochodzie jedynki, my powinniśmy używać tylko dwójki. Wybiorę sobie już cel naszej podróży, bo pojedziemy do jakiegoś wyścigu nielegalnego. Te wyścigi nielegalne są bardzo trudne niekiedy, zwłaszcza teraz, już pod koniec ich Moment. Czy ja już nie mam wyścigów nielegalnych do zrobienia? Nie, jest, ukrył się tutaj, tu jest. Świetnie, pojedziemy sobie tam, tylko że naokoło troszeczkę, bo wjedziemy na autostradę, zobaczymy, co ten samochód potrafi. Wow!
Ole, zobaczcie, jakie megaśne przyspieszenie ma powyżej 200 km na godzinę. Urwało mi łeb. Tak jak start był ciulowy, tak teraz zobaczcie, co on robi. Skubaniec. Łożysz ty w mordę. No teraz sobie też zainstalowaliśmy lepsze sprzęgło. O, 6 biegów mamy tylko. To dziwne, bo niektóre samochody tutaj mają i 8 nawet biegów. A to ciekawe, bo w poprzednich odcinkach ja mówiłem o Lexusie, którego wylosowałem, gdy robiliśmy sobie wyzwania. I on miał tam 8 biegów. Mnie to troszeczkę dziwiło, dlaczego on ma 8 biegów. Ja myślę, że to dlatego, że te... Dobrze jadę? Dobrze. Że ja mam ustawioną skrzynię manualną tutaj w Forzie. A ten samochód domyślnie może właśnie miał skrzynię automatyczną i w automacie prawdopodobnie jest więcej biegów niż w takiej normalnej, manualnej skrzyni, no nie? Tak jak tutaj. Tu mamy chyba manuala, tak coś czuję. A może też mamy ten automata? Skąd ja mam to wiedzieć? Czy ja nie mam tego samochodu w garażu? Dajcie spokój. Wow! No, cholerna pojedynka. A właśnie, ostatnio sobie wylosowałem Dobrze pojechałem? No dobrze. Wylosowałem sobie McLarena, a 570. On jest naprawdę spoko. Tak, wygląda na to, że mamy tutaj bardzo duży moment obrotowy, 6 biegów tylko, ale nawet wow. Nie, to musi być jakaś V8 pod maską. Nawet nie czytałem specyfikacji tego auta, wiecie? Wydaje mi się, że jakaś V8, dlatego że mamy tutaj jakaś tam turbo doładowana, nie wiem, 9-litrowa. która, bo widzę po obrotomierzu, mamy tutaj tylko 8000 obrotów, gdzie w V12, V10 jest nawet do 12000. Także tutaj naprawdę nie ma tego dużo. Myślę, że to jest jakaś taka V8-eczka wpierdzielona. Nie mam pojęcia, naprawdę. Lajkanie nic nigdy nie czytałem, ale możecie się teraz wykazać w komentarzach i przytoczyć parametry tego samochodu, żeby inne osoby wiedziały. O, co tam jechało? Pagani, Wajla. Jedziemy teraz na nielegala i zobaczymy, jak się spisuje, jak ja sobie w nim poradzę. Nawet na trójce jest ciężko go opanować, wariat dosłownie. Bez problemu mogę na trójce driftować nawet, nice. Jedziemy. Pierwszy wyścig nielegalny. Tutaj w tych wyścigach nielegalnych można wygrać Lamborghini, Murcielago, Superveloce, na które ja poluję już od dawna. Jest to bardzo fajny samochód i chciałbym go zrobić na jakiegoś koksa, zwłaszcza, że ma napęd na 4 koła. Jestem ciekawy, jak da się go zrobić. Myślę, że będzie bardzo fajny na wyścigi online. Chociaż czasami go tam spotykałem. No właśnie nie spotykam takich egzotyków jak tutaj. Takich Fordów GT, takich Lajkanów. Ciekawa sprawa, nie? Jak myślicie, dlaczego tak jest? Może właśnie dlatego, że to są koksy i ciężko z nimi coś zrobić. Tutaj mamy Pagani Zonda R, jak... Nie, to nie była R-ka. To była zwykła Pagani Zonda Cinque chyba. Zwykła. Ciężko mówić o takich samochodach, że to są samochody zwykłe, no nie? To są samochody niezwykłe. Oni też tutaj koksami jeżdżą. Naprawdę gazu to ja tutaj delikatnie, tylko co? Mam napęd na tył, co prawda centralnie ustawiony silnik, ale jest ślisko. I gazu bardzo mało co używam. Nie mam gdzie tej mocy wykorzystać jak na razie, bo nie było żadnej takiej prostej, gdzie Lajkan naprawdę mógłby pokazać zęby. Zresztą to jest taki drapieżnik, no nie? Mi się kojarzy z jakimś dinozaurem z wyglądu. Zobaczcie, tutaj te strzałki świeciły mi się na czerwono, a mimo to i tak udało mi się pozostać na drodze, na jezdni. Bardzo, bardzo delikatnie operuję tutaj gazem i mam poważne problemy z opanowaniem tego samochodu. Delikatnie, naprawdę. Ja jeszcze chyba ani razu podczas tego wyścigu nie wcisnąłem gazu do końca. A przeważnie jest to 1/4 triggera. I z dwójki to już w ogóle ciężko. Chyba najlepiej to od razu czwórkę rzucać i mieć spokój.
Ale go wtedy zdusi i nie będziemy mieli przyspieszenia, bez sensu. Chociaż czy ja wiem? Kurczę, teraz całkiem niezłe obroty, no ale jechałem dosyć też szybko. Dobra, tam mamy już finish, o cholera. Ten wyścig będzie naprawdę mega ciężki w tym samochodzie. Zobaczcie, że on dopiero pokazuje zęby przy tych wyższych prędkościach. No powiem wam, że już podchodzę trzeci raz do tego wyścigu i muszę przyznać, że legendarnie trudno jest mi opanować tego Lajkana. Może uda mi się go jeszcze jakoś dostosować, ale jest mega ciężko. O kurde, naprawdę. I gazem to trzeba tutaj operować. Wow. Bardzo, bardzo delikatnie, a i tak nie wiem, czy uda mi się zdobyć tą pierwszą pozycję teraz, bo ten ziomek z przodu coś jest za dobry. Z piątki? Nie no, kurde. Ja miałem wrażenie, że ja mam trójka, to była czwórka. Cholera. I ten z przodu strasznie wymiata teraz. To wyjście z zakrętu też skopałem. Jest mega, mega ciężko. Wow. Jest mega, mega ciężko wystartować tym samochodem. Kilka razy powtarzałem ten wyścig, mówię, i zawsze na starcie miałem ten sam problem. Wrzucałem od razu dwójkę albo trójkę. Też to nie dawało większego rezultatu. Samochód buksuje na każdym biegu praktycznie przy starcie. No i co z tego, że my mamy tutaj świetne przyspieszenie przy wyższych prędkościach, skoro przy mniejszych prędkościach mamy straszny problem, aby tym samochodem jeździć. Nie mamy gdzie użyć tej całej mocy, w tym problem. Kurde, wiecie co? Wczytałem sobie te ustawienia fabryczne, tak jak samochód był wcześniej zrobiony. Zawieszenie jest tutaj miękkie, stabilizatory są luźno ustawione. Ten samochód nagle łapie lepszą przyczepność. Zdecydowanie fajniej się nie wychodzi z zakrętu. Szybciej łapie tą przyczepność, nawet na starcie, co jest niesamowite. Ja myślę, że możemy z powrotem do niego wsadzić tą całą moc, którą z niego wyciągnąłem, bo świetnie się prowadzi teraz. Znaczy prowadzi, no kurde! Musiał się tu wpierdzielić. Akurat tu musiał skręcić i w tym momencie, kurde, już mnie rozproszył dziad jeden. Jest zdecydowanie lepiej teraz, to zawieszenie jest teraz wyżej jest zawieszony, ale jest też bardziej miękkie. Ja naprawdę nie mam problemu, żeby nim teraz wyjść z zakrętu, znaczy problem jest, ale już zdecydowanie mniejszy niż wtedy i dużo fajniej się ten samochód zachowuje. Także jeśli macie zamiar kupić Lajkana, albo jeśli już go macie i macie problemy z tym samochodem, no to postarajcie się zrobić takie ustawienie fabryczne w nim. Naprawdę samochód odzyskuje swoją świetność. I jest dużo, dużo lepiej. Oczywiście nie jest to poziom prowadzenia taki łatwy jak w Lambosach lub innych samochodach z napędem na 4 koła, nie liczyć Bugatti Veyrona, bo tamten to już jest w ogóle statek kosmiczny albo kontenerowiec jakiś w prowadzeniu. No ale tutaj jest znacznie lepiej. I w ogóle szacun dla osób, które jeżdżą hiper samochodami z napędem na tył. Bo to jest cholernie ciężka sprawa. Wow! I zobaczcie, już wypadłem. Kto wymyślił w ogóle taką drogę krętą dla hiper samochodów? No hej! Co jest z tym autem? Wywaliło mnie tutaj. Muszę już wcześniej hamować, chyba nie wiem, muszę tu 20 km na godzinę jechać. Bo tam jest taka mała kopka. O tutaj, w tym miejscu, co sprawia, że ten samochód się destabilizuje. Okej, jeszcze mam szansę to wygrać, tylko muszę tego Koenigsegga tam zjeść. Jakie on ma przyspieszenie, dajcie spokój. I zobaczcie, dodaję gaz do końca i nawet na dwójce tam powyżej 150 km. Nie no, ten w ogóle, co on robi, ten Koenigsegg? Cholerny, patrzcie jak on mi zostawił. Ja pierdziu, a już mi tak fajnie wyścig szedł. Jeśli chodzi o gotowe tuningi, może ktoś już wpadł na to, jak zrobić ten samochód. Dużo tuningów jest z napędem na 4 koła. Kurde, prawie wszystkie, ja pierdziu. Ci ludzie rzeczywiście idą na łatwiznę. Ale są też tuningi z napędem na tył i okazuje się, że są całkiem popularne. Ktoś zrobił go 22 października. Spróbujemy go. Pobierzemy i zainstalujemy. Zobaczymy, jak z tym samochód będzie się zachowywał. Może rzeczywiście lepiej. Zainstalujemy. Fajnie, że możemy robić to też na ulicy. Nie musimy wchodzić specjalnie do salonu, tylko te tuningi sobie wczytać już tutaj. I już mogę od razu tym samochodem się ścigać.
Kurde, ja myślę, że... Nie wiem co mam myśleć. Ciężko mi ogarnąć tego Lajkana. Spróbujmy ostatni wyścig przejechać tym samochodem. Ostatni, no kurczę, jeszcze do tej pory żadnego nie wygrałem. Start jest totalnie skopany. Ja myślę, że ten ziom... Znowu przejechałem przez tego człowieka, którego nie da się rozwalić. Start jest zdecydowanie gorszy niż w tym moim poprzednim tuningu. Ja myślę, że to jest na takiej zasadzie zrobione, że dobra, wsadzimy wszystkie możliwe części do samochodu i git. Albo powinna być jakaś instrukcja obsługi, na przykład... O kurde. Powinna być instrukcja obsługi i tam powinno być napisane, jak ruszać tym samochodem. Czy na przykład z szóstki od razu? Czy jak? Tak, wpierdzielone wszystkie części na maksa z tego co widzę. I nie da się samochodu opanować. Dobrze, że chociaż napęd na tył zostawił. Ej, no serio, ci ludzie idą na łatwiznę. Ja ostatnio widziałem ziomka, czy słyszałem, jak jechał Dodge Charger i z silnikiem V10, tak tylko uiii, koło mnie, no kurde, Dodge Charger, jeszcze z napędem na 4 koła po offroadzie. Wyprzedzał mnie, jak ja jechałem w jakimś Fordzie Raptorze offroadowym, takim wiecie, już konkretnym, nie? To jakiś Dodge Charger mi rozwalił. No nie, no ludzie. Znacznie udało mi się ich tutaj podgonić. Dlatego, że wszyscy tam gdzieś w jednym miejscu się rozwalili, nie wiem czemu. Nie ma mowy, żebym wykorzystał tutaj pełną moc tego samochodu na takim wyścigu. Zdecydowanie to się nie uda. To zwłaszcza, zwłaszcza w takich sytuacjach, gdzie trzeba wylądować nagle na 4 koła. Przed tym skokiem powinienem nieźle wyhamować, albo... O, właśnie tak. I z piątki, powinienem też zredukować bieg na czwórkę. Już by się tak nie ten... Już by tak nie buksował strasznie tymi kołami. Tu mamy Audi LMS Ultra, kurde, to jest świetny samochód. Teraz gazu delikatnie, tylko co? I zobaczcie, no kurde! Pierdzielony, leciutko mnie tylko dotknął, a mnie już wykręca na wszystkie strony, o. A jak ja bym go tak chciał zepchać, to nie. Jak mnie to wkurza... Uciekaj! Ja go nie mogę tak zepchać, bo on waży miliard ton. Nie można go nawet tak leciutko popchnąć. Jemu się nic nie dzieje, o następny. Nie da się. Ktoś zrobił znowu jakiś ciulowy tuning do tego auta i tym się w ogóle już teraz nie da jeździć. To nie jest trudny wyścig, jego naprawdę można wygrać jakimś koksem. Wezmę sobie jakiegoś koksa, ja mam pewnie coś w klasie S2 takiego, czym naprawdę dobrze mi się jeździ. Oh, shit. No, weźmy sobie na taką Pagani Huayra. O, Geta Spano bym ich rozwalił, kurczę, na łopatki, czyż to jest... No chwilunia by była i GTA Spano by rozwaliło ich elegancko. Ale weźmy sobie taką Pagani. Weźmy sobie Pagani. Zobaczycie. Zobaczycie, to będą sekundy. To będą sekundy, jak ich zostawię. To jest samochód z DLC. Świetna sprawa, naprawdę. Też jest tutaj problem ze startem, bo jak mówiłem, napęd na tył. Ale już przy trójce mamy perfekcyjne prowadzenie, naprawdę. Dlatego teraz to będzie kwestia sekund. I ja naprawdę na następny odcinek w ogóle wcześniej sobie przygotuję jakiś samochód. Nie będę kupował nowego, bo zawsze na odcinku jak nagrywam, zawsze mi większość czasu zjada to, że próbuję samochód jakoś dostosować, znaleźć do niego odpowiedni tuning, potem się denerwować, że jednak ten tuning nie działa. A jak sobie wcześniej dostosuję samochód, pojeżdżę nim sobie na multiku, zobaczę jak on w porównaniu do innych graczy się spisuje. Dopiero wtedy można ocenić, czy ten tunik i ten samochód jest dobry do czegokolwiek. Lajkan myślę, że pochłonie mi dużo czasu, bo trudny w prowadzeniu i w kontroli samochód dostosowuje się bardzo długo. Jak na przykład miałem problem i teraz mam problem z Mercedesem C63. To jest też ciekawa sprawa z Mercedesem C63, a konkretnie z wersją Horizon Edition, bo jak się okazuje, jest to szybszy samochód niż ten standardowy. I nawet jakbyśmy wywalili z Horizon Edition wszystkie części i na stoku byśmy się ścigali, to w statystykach wersja Horizon Edition jest szybsza. To jest ciekawe. I zobaczcie, Pagani, też napęd na tył, też silnik umieścowiony centralnie.
a w ogóle bez porównania, jeśli chodzi o kontrolę, naprawdę. Nawet jeśli mnie tu kilka razy zarzuci, ja mam tutaj zdecydowanie lepszą kontrolę niż w tamtym aucie. Teraz tak zdusiłem ją troszeczkę na czwórce. No kurde, to jest bez porównania. Jadę teraz, to jest chyba auto stokowe, ja w nim chyba nic nie robiłem. Świetnie się mi tym samochodem jeździ, naprawdę. 7 biegów, czy 8? 7. A same Fordy GT mnie tu rozwalają. O, trochę wypadłem z drogi, bo się zagapiłem na coś. No ale tym samochodem, no mówię wam, to jest poezja jeździć. To jest poezja, on sobie daje z nimi tutaj pięknie radę. Nie mamy tutaj jakiejś hardkorowo wysokiej prędkości maksymalnej. 350 km na godzinę to jest wystarczająco, żeby się ścigać w klasie S2. Nie ma z tym problemu. Zobaczcie, no kurde. Na czele stawki od razu. I wcale ja nie jadę sobie szybko. Tylko ten samochód po prostu świetnie się prowadzi. Ja większość czasu, jaki gram w Fordzie, to poświęcam właśnie na dostosowywanie samochodu. Nie zabiera to jakoś dużo kasy, a można z naprawdę takiego samochodu, którego wygraliśmy gdzieś w Wilspinach, można zrobić koksa, który będzie wymiatał na większości wyścigu. I to jest ekstra. No i pięknie. Za drugim podejściem przejechałem ten wyścig bardzo fajnie. Już jak się w 100% skupiłem na jeździe, Pagani Huayra po prostu zostawiła ich. O kurde, coś mnie tu dogania, zobaczcie, ze znaczną prędkością. Bugatti mnie tu doganiał, ale skubaniec na prostej nieźle zapierdzielał. No i już tak powoli portki mi się trzęsły ze strachu. Kurde, widzieliście to, jak mnie doganiał, z jaką prędkością? No ale Pagani na zakrętach wygrała, no to nie ma w ogóle o czym dyskutować. Także hej, z Lajkanem może uda mi się na następny odcinek Lajkana troszeczkę dostosować tak, aby pokazać wam jakieś jego dobre strony. No na obecną chwilę jest strasznie ciężko go jakoś, nie wiem, jeździć nim w ogóle. Jest to prawie że niemożliwe, aby nim wygrywać wyścigi. Wiecie, na takim poziomie, jak to robię w innych samochodach. Oh. Spoko. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.